Zamknięcie drogi przy głównej plaży w Boszkowie będzie stanowić największe utrudnienie dla osób, które tą trasą dojeżdżają do pracy. Będziemy musieli nadrabiać nawet kilkadziesiąt kilometrów, mówią. Droga jest zamknięta od dzisiaj, ponieważ cały czas jest zalewana. Nadomiar złego płyty, które tam wcześniej ułożono, odsunęły się od krawężnika i zrobiły się dziury, a nawierzchnia przed i za płytami jest bardzo zniszczona. Jestem zaskoczona trochę tym, że droga będzie zamknięta, będę musiała jechać dookoła. Pewnie przez, nie wiem, może przez śmigiel. Faktem, że było ciężko i mieliśmy stracha, że jednak coś się stanie w samochodzie. No ale jeździliśmy, no bo jednak inna droga to jest dużo, dużo dalej, nie? Jechałam 2 dni temu i praktycznie cała droga jest zalana. Było słychać, że o podwórze ta woda, o samochodu podwórze ta woda się obija. Nie dosyć, że jest woda, to jeszcze dziury. W ogóle ciężko się tam jedzie, bo są nawet dziury. Droga i woda na drodze to jest jedno, natomiast tutaj zalewa łąki, zalewa rozlewiska. W niektórych piwnicach jest też woda. Czy u pani w domu może też takie problemy się pojawiają? Nie mam wody w piwnicy, wiem natomiast, że moi sąsiedzi mają i to dosyć ciężko z tym walczą już. Któryś miesiąc pompę zainstalował kolega, wypompowuje wodę na okrągło. Musi tu siedzieć, żeby zabezpieczyć tam prąd i tam jakieś inne historie. Wody jest sporo i mamy obawy coraz większe, bo na łąkach też jest jej dużo. Nie było momentu, żeby spadła. Cały czas przybywa. Kiedykolwiek było tyle, żeby ulicy... W życiu nie. Ja tu 60 lat jeżdżę, jeszcze nie widziałem takiej wody. Nigdy w życiu nie było takiej wody. Tylko ta woda nie mogła działać. Czyli te tereny, tutaj te parkingi, to nigdy nie było. Nigdzie to nie było nic działać, bo ciosło to można było jechać ciągnikami i wszystkim zarobać. Jak pani dała radę przejść ten odcinek zalany chodnika? Był problem, ale niestety, bo trzeba iść wzdłuż krawężnika przy samej ulicy, trochę po trawie i tak jakoś delikatnie nogawki zamoczone, ale przeszło. Nie wiadomo, jak długo droga w Boszkowie będzie zamknięta. Remont będzie możliwy dopiero, kiedy woda opadnie.